Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością zapraszam pana Romana Kluskę, twórcę i byłego prezesa giełdowej spółki Optimus. Zapraszamy pana bardzo serdecznie. Cieszymy się, że przyjął pan zaproszenie, że jest pan dzisiaj z nami. To jest skuteczniejsze. Dzień dobry Państwu. Dziękuję, że zostałem zaproszony. Ja nie jestem naukowcem, nie będę mówił o żadnych teoriach, jestem praktykiem. I dzisiaj postaram się Państwu opowiedzieć kilka zdarzeń z mojego doświadczenia biznesowego, które mam nadzieję będą dla Państwa jakąś inspiracją w dziedzinie etyki i myślę, że jeszcze w jednej sprawie, a mianowicie mi się tak uważam, że osiągnąć sukces w biznesie jest stosunkowo łatwo w porównaniu z tym, aby osiągnąć sukces w biznesie i nie zgubić szczęścia. I dzisiaj postaram się pokazać, że etyka pozwala nam zbliżyć się albo osiągnąć również to drugie, aby nie tylko osiągnąć sukces, ale równocześnie być człowiekiem szczęśliwym. Tak jak powiedziałem, będę mówił o etyce i będę starał się pokazać, co wynika z mojego doświadczenia, że najsilniejszym czynnikiem, który powoduje, że biznes jest mniej lub bardziej etyczny, są warunki, jakie stworzono dla funkcjonowania biznesu w danym kraju. Przynajmniej tak wynika to z mojego doświadczenia i tutaj kilkoma zdarzeniami z Państwem się podzielę. Przełom lat 80. i 90. ubiegłego roku, kiedy rozpocząłem pracę w prywatnym biznesie, kiedy założyłem firmę Optimus, zastał mnie jako zastępcę dyrektora dużego państwowego przedsiębiorstwa. Pomimo bardzo młodego wieku zdobyłem dość duże doświadczenie, musiałem się z tą firmą rozstać. Tak naprawdę bez grosza założyłem Optimus. Nie miałem nic, nie miałem nawet tych równowartości $12, żeby zapłacić kapitał zakładowy, ile był wymagany jako minimum w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Startowałem od prawdziwego zera, ale miałem jeden skarb, z którego sobie nie zdawałem sprawy. Tym skarbem był czas, w którym rozpoczynałem działalność gospodarczą. A mianowicie było zaraz po reformie Wilczka. Ja nie wiem, czy ktoś z Państwa oglądał, wiem, że profesor Glikle na pewno. Jak wygląda ustawa Wilczka? Proszę Państwa, to było mniej więcej tak. Ustawa numer taki i taki, a następnie anuluje się następujące akty prawne. Dwukropek i 3 strony anulowanych ustaw. Proszę Państwa, i nic się nie stało. Taki eksperyment w naszym kraju odbył się kilkadziesiąt lat temu, kiedy anulowano prawie całość prawa gospodarczego, co zostało? Kodeks handlowy, ustawa o podatku dochodowym, ustawa prawo celne i kodeks pracy. To, co obowiązywało moją branżę. Proszę Państwa, ja sobie z tego nie zdawałem wtedy sprawy, ale to był niemal doskonały, idealny, wolny rynek, taki jak piszą w książkach na wyższych uczelniach. Co to oznaczało? Żadnych regulacji branżowych. Przed wszystkimi, a takich firm jak moja wtedy powstawało tysiące, dziesiątki tysięcy, no co kawałek, dlatego że w naszej branży cło było zero, podatek obrotowy, który był zero, tylko 40% podatku dochodowego, żadnych certyfikacji, żadnych regulacji, nic. Proszę Państwa, jako młody człowiek, kiedy ja zobaczyłem, że wszyscy stoją przed takimi samymi warunkami do prowadzenia biznesu, a ilość firm dąży do nieskończoności w mojej branży, dla mnie stało się oczywiste, aby wygrać, trzeba dać lepszą ofertę rynkową. I nie było żadnego innego głównego kryterium funkcjonowania firmy, tylko najlepsza oferta rynkowa. A ponieważ chciałem dać jak najlepszą ofertę rynkową, a nie miałem nic poza sobą, a byłem tylko informatykiem, potrzebni byli elektronicy, więc musiałem zatrudnić pierwszego, drugiego, trzeciego. Więc proszę Państwa, zacząłem od samego początku o tych pracowników dbać tak jak o siebie. Razem pracowaliśmy, razem tworzyliśmy firmę, dzieliliśmy się sukcesem. I proszę Państwa, ja, który organizowałem firmę i dbałem o pracowników, a jedynym kryterium dla nas wszystkich w firmie było dbać o klienta,
najlepsza oferta rynkowa, najlepsza cena, najlepsza jakość, najlepszy serwis, najlepszy marketing. Proszę Państwa, firma, kiedy mamy wolny rynek i jedynym kryterium jest zadowolenie klienta, są to warunki idealne. Firma zaczęła tak szybko rosnąć, że przekroczyło to wszelkie nasze oczekiwania, a jedynym niezaspokojoną naszą, można powiedzieć, potrzebą od rynku, której nie byliśmy w stanie zaspokoić, to wyprodukować taką ilość komputerów, która spływała bez przerwy zamówienia. Proszę Państwa, myśmy nigdy nie byli w stanie zaspokoić zamówień. Jeżeli firma oparta jest na tych prostych kilku zasadach i państwo nie przeszkadza, a my pracujemy wszyscy jako zespół nad zadowoleniem klienta, w ciągu paru lat z jednej firmy zrobiło się 30 przedsiębiorstw, a 3 stały się liderami na rynku. Onet, na początku nasza wewnętrzna sieć intranetowa, potem zrobiliśmy z niej osobną firmę, liderem w internecie. Optimus i Cel, dziś to się nazywa Novitus. Kupiliśmy licencję najlepszą na kasy fiskalne w Japonii. Za chwilę zrobiliśmy własne kasy fiskalne bijące Japończyków i stała się liderem. No i wreszcie Optimus. Proszę Państwa, wchodzimy na giełdę, po paru latach wchodzimy do WIG-u 20, w 97 roku, pamiętajmy, 10 lat wcześniej startuje bez jednego grosza. Zajmujemy 2 miejsce wśród firm rynku podstawowego. Robimy joint venture z Lockheedem Martinem, współpraca z największymi na świecie. W tym czasie zostaję zaproszony do Niemiec, do największego producenta komputerów w Europie. I proszę Państwa, oglądam tą fabrykę, nogi się pode mną ugięły. Zobaczyłem, jak jesteśmy 100 lat za murzynami. Pełna automatyzacja, roboty, w ogóle nie ma ludzi na linii produkcyjnej. Wszystko robią roboty, a żeby je dobić, to jeszcze jeżdżą sterowane ścieżką magnetyczną w podłodze wózki, które bez człowieka dostarczają części tym robotom. Proszę Państwa, a u nas linia i pracownicy. Taki mały jestem, mały, coraz mniejszy. I wreszcie, kiedy już byłem całkiem przygnębiony, zaprosił mnie szef tej firmy na obiad. Próbuję iść przed nim, a nagle, kiedy wychodzę z tej fabryki, zostałem przez jakiś automat zamknięty w klatce. Autentycznie. Zatrzasnęło się z przodu, zatrzasnęło się z tyłu, z boku. Jestem w klatce. Myślę, Niemcy do końca chcą mnie dobić. Zrobiło się zamieszanie, ten szef firmy tam wydał jakieś polecenia po niemiecku, otworzono tą klatkę, wypuszczono mnie. Już całkowicie zdezorientowany idę na ten obiad, a ten Niemiec zaczyna opowieść i przeprasza oczywiście za ten incydent w tej klatce i mówi, że żebym ja to zrozumiał, to jest konieczność, bo oni mają wielki problem w tej firmie. A mianowicie, gdybym pojechał w promieniu 100 kilometrów od tej firmy po wszystkich targach, to wszystkie na rynku, albo niemal wszystkie części komputerowe, które są oferowane na różnych małych sklepikach, targach i tak dalej, to są części ukradzione z tej firmy. Mówi, miliony, setki milionów strat rocznie z powodu permanentnych kradzieży, no bo to maleńki procesor, maleńkie kości pamięci, maleńkie karty. Wtedy taki procesor kosztował $500, to proszę Państwa, aż kusiło tych Niemców, żeby sobie to po pracy powynosić. No i oni zwrócili się do naukowców, tak mi tłumaczy ten szef tej fabryki, zwrócili się do naukowców. Naukowcy opracowali wielki system, gdzie montowali w fabryce najprzeróżniejsze czujniki, generatory liczb losowych, wytypowały te komputery ludzi do osobistej kontroli. Była ekipa męska, żeńska, kogo złapano do klatki. W ramach tych losowych wyborów ten był robiony do naga rozbierany, rewizja osobista. No i mnie po prostu ten system wytypował do kontroli. Te czujniki tak jakoś policzyły, że na mnie padło. Było to całkowicie losowe, także nikt nie mógł się obronić przed taką osobistą rewizją. Proszę Państwa, no zacząłem troszkę rozumieć, że to nie zła wola, tylko komputery mnie tak wytypowały, ale zadałem pytanie temu szefowi firmy. Ale czy to rozwiązało problem? Przecież zainwestowaliście tak ogromne pieniądze w ten system. Czy rozwiązaliście problem? On spuścił głowę i mówi, proceder się zmniejszył. I nic więcej nie powiedział. Proszę Państwa, wracam samolotem do Polski i zaczynam myśleć, jak to jest w mojej firmie przez 10 lat praktycznie nie ma kradzieży.
Przez wszystkie 10 lat nie było więcej jak 5 kradzieży, z tego połowę ludzie dręczeni wyrzutami sumienia oddali to, co ukradli sami. Gdzie polega jednak nie nasza przegrana, a nasza wyższość? Proszę Państwa, ja w tym samolocie odzyskałem swoją pozycję. To my jesteśmy górą, bo ja nie mam żadnych strat, ja mam zyski. Proszę Państwa, dlaczego u nas ludzie nie kradną? Przecież te same procesory, jeszcze większe potrzeby, bo biedniejsi ludzie, a nie ma kradzieży. I proszę Państwa, w tym samolocie zacząłem rozumieć, że myśmy zbudowali firmę opartą na etyce. W ogóle bezwiednie. Odbyło się to całkowicie naturalnie. Zastanawiam się, jak myśmy zbudowali firmę, której nie ma w ogóle kradzieży, w której wszyscy traktują się jak rodzina, jak zespół i dążymy do jednego celu. Maksymalizacja zaspokojenia potrzeb klienta. To był jedyny cel. Proszę Państwa, na prostych zasadach. No, w zasadzie od samego początku wyznawałem tylko dwie reguły. Od nikogo nie możesz wymagać więcej jak od siebie. I autentycznie to stosowałem w stosunku do coraz bardziej rosnącej firmy. I pamiętaj, ryba psuje się od głowy. Proszę Państwa, ja od siebie jako szef i właściciel musiałem wymagać najwięcej. Jak widzieli, jak od siebie wymagam moi zastępcy, nie śmieli postępować inaczej. To szło na dyrektorów, to szło na kierowników. I tak powstała firma zbudowana na etyce. Proszę Państwa, dopiero ja wtedy przejrzałem. My nie ponosimy kosztów na bardzo drogie struktury. Firma oparta o etykę jest elastyczna, jest dużo tańsza, jest dużo bardziej mobilna, nie ma korupcji wewnętrznej, bo pracownicy sami ją eliminują. Proszę Państwa, ja zobaczyłem, jaka to jest potęga firmy zbudowanej na etyce. Wydawało się, że kierując taką firmą ukierunkowaną na rynek i opartą na etyce, że zdobędziemy cały świat. Tak błyskotliwy rozwój był faktem. Proszę Państwa, tak by pewnie było, gdyby do akcji nie wkroczył rząd i Sejm. Zaczęli produkować ustawy. Jedna za drugą. I proszę Państwa, tylko dam jeden konkretny przykład, który pokaże sedno tej utopii produkowania regulacji. Między innymi Optimus miał firmę, która nazywała się jedną z 30 naszej grupy, Optimus Pascal Multimedia. Robiliśmy oprogramowanie do nauki matematyki, geografii, historii w szkołach średnich i w szkołach podstawowych. Ponieważ tego prawa było coraz więcej, więc myśmy byli bardzo asekuracyjni. Myśmy starali się nie ryzykować. Zawsze pismo do Urzędu Skarbowego, nowy produkt, jak go opodatkować. Jak zwykle wysłaliśmy również w zakresie naszego oprogramowania. Urząd Skarbowy odpowiedział 22% VAT-u i to jest jedyne obciążenie tych produktów. Dajemy 22% VAT-u, sprzedajemy na rynku, ale widzimy, że nasza konkurencja, takie same produkty, może trochę gorsze jakościowo, ale wszędzie 7% VAT. Jedziemy do konkurencji. Konkurencja, no jak to? Mamy pismo z Urzędu Skarbowego, że ten produkt ma mieć 7% VAT. Proszę Państwa, prawnicy przystępują do akcji, no i sprawa się wyjaśnia. Zgodnie z prawem, prawo jest następujące. W jednym fragmencie ustawy VAT-owskiej jest oprogramowanie komputerów 22% VAT. W drugiej części ustawy VAT-owskiej wszystko, co służy edukacji, 7% VAT. Jak opodatkować oprogramowanie, które służy edukacji? Zgodnie z prawem jest 7, zgodnie z prawem jest 22. Proszę Państwa, po co ja to mówię? Żebyśmy zrozumieli, że nastąpił czas... Przepraszam, czy to u mnie? Już to wyłączam, najmocniej przepraszam. I to jeszcze pan poseł. Już. O, ja akurat jest zablokowany. Przepraszam bardzo. Klawiatura aktywna, już wyłączona. Po co to mówię, proszę Państwa? Wtedy zacząłem rozumieć, że zmienia się czas. Bo o sukcesie firmy już przestała decydować najlepsza oferta na rynek, a zaczęła decydować relacja z władzą. Bo jeżeli ja od władzy dostanę pisemko 7, a rentowność na takim oprogramowaniu była około 5%, no to ja jestem górą.
Jeżeli ja dostanę pisemko od urzędu 22, to przy rentowności 5 czy nawet 7%, jeżeli jest przewaga w opodatkowaniu 15%, ja nie mam żadnych szans na rynku. Chcę, żebyśmy sobie zdali sprawę. Zaczęło się przestawiać moje myślenie jako szefa firmy. Już nie pracownik najważniejszy, nie rynek najważniejszy, nie klient, nie oferta, tylko relacja z władzą. Od tej relacji z władzą zaczęło coraz więcej zależeć. Zaczął się, proszę Państwa, nowy czas i nowa era, która od tej fascynacji rynkiem, która była na samym początku, zamieniła się w układanie się z władzą. Proszę Państwa, to jest ten rak, który zaczął zmieniać naszą mentalność jako firmy. Po połączeniu, po zrobieniu joint venture z Lockheedem zaczęliśmy startować w największych przetargach rządowych, no bo Lockheed no to jest od tego typu przetargów, ma największe systemy na świecie. Nas szkolił nie na to, żebyśmy nie wygrywali, tylko żebyśmy wygrywali. A co przetarg, to ode mnie chcą łapówkę. Autentycznie, nic się nie krępują. Żądają tylko ile procent z wygranego przetargu dostanie. Do tego stopnia, że nawet jak czasami się nam udało wygrać przetarg, bez zapłacenia czegokolwiek, to i tak umowę podpisywali nie z nami, tylko z firmą, która zajęła drugie, trzecie czy czwarte miejsce w przetargu. Proszę Państwa, ja sobie zdaję sprawę, że nastąpił nowy czas, do którego ja się nie bardzo nadaję. Mając tak wielką firmę, kiedy ja muszę współpracować z władzą, bo jest to tej klasy firma. Podejmuję decyzję, nieważna cena, sprzedaję całe moje imperium. Bardzo szybko robi się konsorcjum. Wtedy akcje Optimusa na giełdzie były 440 zł, ja sprzedaję za 120. I tak to są bardzo duże pieniądze. I tu, proszę Państwa, kolejny moment degeneracji państwa. Moi prawnicy mówią, szefie, jak pan tak wiele zarobił, to w Polsce zgodnie z prawem od tak wielkich pieniędzy nie występuje podatek dochodowy. Oczywiście zwariowali. Ja mam zarobiłem tyle pieniędzy, mam nie płacić, a tak zgodnie z prawem nie. Jak szef nie wierzy, piszmy pismo do Urzędu Skarbowego, umowa sprzedaży załączona. Po dwóch tygodniach naczelnik Urzędu Skarbowego przysyła odpowiedź na nasze pismo. W zaistniałej sytuacji podatek dochodowy nie występuje. Autentycznie mam pismo do dzisiaj przecież. Proszę Państwa, dlaczego? A dlatego, że prawa i regulacji jest już tak dużo, że dobry prawnik poprowadzi tak umowę, żeby zgodnie z prawem podatku dochodowego nie było. Mogę powiedzieć, bardzo prosty mechanizm został zastosowany. Zamiast słowo sprzedaję akcję, było użyte słowo zamieniam na obligację Skarbu Państwa tej samej wartości. A zgodnie z ustawą o obligacjach, od sprzedaży obligacji nie ma podatku dochodowego. Czyli ja jeden dzień zamieniam na obligacje, a na następny dzień sprzedaję obligacje i mam złotówki. I Urząd Skarbowy, bo był wyrok potem NSA za parę lat, bo był jakiś spór, uznał, że podatek dochodowy nie występuje. Proszę Państwa, ja zapłaciłem 40% dobrowolnie od całości transakcji. Wpłaciłem, mając to pismo. Po co to mówię? Po to mówię, żeby Wam pokazać, że można w tym wszystkim, nawet w takich realiach nie zgubić szczęścia. Zapłaciłem, jak potem zobaczyłem ustawę budżetową, ja wpłaciłem 2,6% przychodów budżetu państwa za ten rok z tytułu podatku dochodowego. Była to duża kwota. Proszę Państwa, myślę, że jestem bohaterem. Stałem się człowiekiem, można powiedzieć, nijakim. Osiągnąłem sukces, mam ogromną ilość pieniędzy, w stylu amerykańskim zapłaciłem podatek. Jak to się mówi, woda sodowa może do głowy uderzyć. I pewnie uderzała. I pewnie byłbym takim nijakim człowiekiem, gdyby jakiś rok później do mnie został otoczony przez policję o 6 rano, i krzyczą, policja otwierać. Otwieram, człowiek zaspany o 6 rano. W
wpada jakiś człowiek, mówi, że jest dowódcą tej grupy i ma obowiązek doprowadzić mnie siłą do prokuratury apelacyjnej w Krakowie, Wydział Przestępczości Zorganizowanej, bo ja jestem bardzo groźny przestępca. Pada komenda ręce, to znaczy do skucia, skuwają mnie. Informują mnie, że groźni przestępcy uciekają z konwoju, więc muszę jechać w konwoju i skuty. Wiozą mnie do tej prokuratury apelacyjnej w Krakowie. Tam, ponieważ jestem tak groźny, zamykają mnie w klatce z takich prętów Fi-20, Fi-30 i siedzę w klatce. Po paru godzinach pani prokurator, oczywiście dostałem nowe imię, podejrzanego skuć, podejrzanego wyprowadzić, podejrzany to, podejrzany tamto. Przychodzi pani prokurator, mówi, podejrzanego wyprowadzić, za chwilę udowodnię panu pana przestępczą działalność. Prowadzi mnie do salki, tam siedzi ze trzech moich byłych pracowników z Optimusa i nic nie mówią. Pani prokurator za chwilę, zaraz udowodnię panu przestępczą działalność. Wreszcie jeden z tych pracowników moich byłych powiedział, prezes Kluska miał charyzmę. Autentycznie, tylko tyle. To był dowód mojej przestępczej działalności. Pani prokurator kończy konfrontację. Mówi mi, że teraz idę na noc do aresztu, jutro dostanę 3-miesięczne aresztowanie, a ile lat posiedzę, to się okaże. Informuje mnie, że cały mój majątek zostaje zajęty na potrzeby naprawienia krzywd, które ja wyrządziłem państwu. Od żony i prawnika wiem, że jak mnie zabrano, zaczęło się zajmowanie mojego majątku. Próbowano zająć nawet samochody w garażu. Prawnik mój, który żona szybko wezwała, powiedział, to są samochody firmy, a nakaz zajęcia jest na Romana Kluskę, więc nie wolno. Proszę państwa, na drugi dzień rano przychodzi decyzja Wojskowej Komisji Uzupełnień, że samochody zostają, firmy już, nie moje, zajęte na czas nieokreślony w czasie pokoju dla potrzeb obronności kraju. Żeby zgnębić i zniszczyć psychikę każdego. Mnie prowadzą do tej celi. Proszę o celę jednoosobową. Dostaję czteroosobową. Wchodzę, a tam taki... Przedstawiają się tak w tej celi. Ja za zabójstwo. Drugi mówi, ja za wielokrotne pobicie. Trzeci tam za włamanie. A ty za co? Ja mówię, nie wiem. Proszę państwa, ja dla nich przestałem istnieć. Nie chciałem mówić. Tam masz koc. Tu jest zimny, jak chcesz, to się przykryj. I tyle miałem z nimi relacji. Proszę państwa, czy sobie wyobrażacie, jak ja się czułem w tej celi? Czy sobie wyobrażacie, jakie poczucie krzywdy? Ja dobrowolnie zapłaciłem tak przeogromny podatek. A teraz, pani prokurator mnie poinformowała, że media są poinformowane, że ja jestem tak groźnym przestępcą, że nie wolno mi udzielać w żadnej formie żadnych wywiadów, nawet jakby ktoś podszedł pod moją kratę, czy tam cele i tak dalej. Czy sobie państwo wyobrażacie tą krzywdę? Jak pękły wszystkie wartości, jak bańka mydlana? Jakieś wcześniej wyobrażenia, ideały, że istnieje jakieś prawo, jakaś sprawiedliwość, że policja goni przestępców? Proszę państwa, żart. Co mnie uratowało i tym się chcę z państwem podzielić, bo do mnie przyjechało setki, tysiące ludzi o podobnych przeżyciach, tylko po to, żeby mówili, ja przyjechałem, bo pan mi uwierzy, że mi się to zdarzyło. Polscy przedsiębiorcy. Nawet był szef komendy wojewódzkiej. Proszę państwa, przez te lata jakbyście widzieli, ile pokrzywdzonych ludzi, ilu przedsiębiorców, ile ludzi na najwyższych stanowiskach w państwie w bardzo różny sposób skrzywdzeni. Przyjeżdżają do mnie tylko po to, że ja im uwierzę. Ale proszę państwa, to nie przyjeżdżają ludzie, to przyjeżdżają wraki. Rozbite rodziny, paraliż, wylew. To są chodzące niemalże trupy. Tak zniszczone przez to władztwo państwa, które tworzy i tworzy regulacje. Jak powiedział Jan Paweł II, jeżeli w książce Pamięć i Tożsamość, jeżeli będzie się tak bez opamiętania tworzyć regulacje, to niedługo pod piękną nazwą demokracja będziecie mieli kolejny system totalitarny. Proszę zobaczyć, 3 razy w swoim testamencie Jan Paweł II ostrzega. Przed państwem, które tworzy i tworzy regulacje zamiast rynku, zamiast etycznego postępowania. Proszę państwa, czemu ja nie dostałem zawału? Czemu ja nie dostałem wylewu? Proszę zobaczyć, mój następca w Optimusie, bo oni przychodzili do członków zarządu Optimusa. Albo cokolwiek na Kluskę, albo te same zarzuty.
Oczywiście mój zastępca, który po mnie został prezesem, Darek Domski, od razu wylew, zawał, jeszcze jeden wylew, paraliż. Tak to działa, bo to jest taka krzywda. Czemu ja przeżyłem? Proszę Państwa, dlatego, że miałem oparcie, wydawało mi się kiedyś, mało wartościowej książce, którą wziąłem do ręki, a mianowicie takie wybrane myśli z dzienniczka siostry Faustyny. Byłem chory, przyznaję, że przez przypadek to przeczytałem. Tak mnie zainteresowały, bo to w języku polskim objawienie, językiem XX wieku, czyli współczesnym, wszystko rozumie, nie potrzeba żadnego teologa, bo po polsku i językiem współczesnym. Tak mnie to zainteresowało, że potem przychodząc wykończony o 10 z pracy w Optimusie, przynajmniej 10 minut dla dzienniczka siostry Faustyny. I ja tak przez 3 lata przeżyłem ten dzienniczek, bo mnie interesowało to współczesne objawienie. Ale proszę Państwa, sobie nie zdawałem sprawy, że dzięki temu przeżyciu dzienniczka ja dostałem broń na przeżycie tej bardzo trudnej sytuacji. A mianowicie, co było w tym dzienniczku, co dało mi taką siłę w tym więzieniu? Tam było napisane mniej więcej tak. Ty jesteś marny człowiek. Ja wiem, jaki ty jesteś marny. To mówi Pan Bóg do siostry Faustyny, jego sekretarki. Ale ja ci, marny człowieku, dałem skarb. Tym skarbem, który ci dałem, jest wolna wola. Możesz robić, co chcesz. A raz dałem ci wolną wolę, nigdy ci nie odbiorę. Możesz grzeszyć, możesz występować przeciwko mnie, możesz postępować dobrze. Dałem ci wolną wolę. Marny człowieku, ty nie wiesz, że ja cię kocham. Nie taką miłością, jak ty kochasz, ziemską, ale miłością wielką, bezwarunkową. Czy ty jesteś dobry, czy zły, ja cię kocham. Stałą moją ogromną miłością. I jeżeli ty, marny człowieku, potrafisz na tą moją miłość, bezgraniczną do ciebie, z której sobie nie zdajesz nawet sprawy, odpowiedzieć zaufaniem do mnie, takim samym, bezwarunkowym, to marny człowieku, ja biorę twoje problemy na siebie i ja je rozwiązuję. Proszę Państwa, ja jestem pozbawiony wszystkiego w tej celi więziennej. Dobrego imienia, majątku, warunków dla rodziny. Mam zginąć w więzieniu. Tak mi to mówi pani prokurator. Rodzina bez środków do życia. Pomimo, że tak ciężko harowałem. Jedna szansa. Zaufaj, a ja rozwiążę twoje problemy. Proszę Państwa, co byłem w stanie w tej celi więziennej wymyślić? Tylko jedno. Żeby nie dopuścić złych myśli, które mi chciały rozsadzić mózg i poczucia krzywdy, i wtedy bym nie spełnił warunku, no bo poddałem się rozpaczy, zacząłem bez przerwy powtarzać: Jezu, ufam Tobie. Bez przerwy. Cały dzień, całą noc, cały następny dzień. Mieli mnie rano dać to 3-miesięczne aresztowanie, dopiero wieczorem następnego dnia Kluska, ręce, ja już wiem, do skucia, znowu konwój. A cały czas, aby spełnić warunek, Jezu, do mnie mówią, a ja: Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, bo tylko to wymyśliłem, proszę Państwa. Próbuję wejść do mojej klatki, bo byłem już jak zwierzątko wytresowany, że ja mam siedzieć w klatce, a pani prokurator do mnie: ależ panie prezesie, gabinet przygotowany, kawy, herbatki. Ja przecież dzień wcześniej miałem imię podejrzane, a tu prezes, herbatki. Panie prezesie, ja tu nic nie mogę, pan wie, media. Jeżeli pan mi podpisze tutaj, że zgadza się pan na kaucję, to pan jest wolny. Tylko musimy jakoś z tego wyjść. Niech pan podpisze, że pan się zgadza na kaucję. Proszę państwa, miałem siedzieć do końca życia w więzieniu, czy tam ileś lat, a teraz wystarczy, że podpiszę karteczkę, że zgadzam się na kaucję, jestem wolny, no to podpisuję. Dziękujemy panie prezesie, dziękujemy. Wychodzę. Tam akurat żona, ponieważ trwała procedura, myśmy się odwoływali od zajęcia tych samochodów przez wojsko, więc jeszcze fizycznie mi ich nie zabrali, żona kazała mojemu kierowcy stać pod prokuraturą dzień i noc bez przerwy. No, ja wychodzę z tej prokuratury, tam mój pan Tadek stoi samochodem. Za 2 godziny w domu. I proszę Państwa, podziałało tylko, że ja jako marność sobie zaraz o tym zapomniałem. Przecież ja tutaj znam praktycznie wszystkich ministrów. Eksperci wytłumaczą tym wszystkim, że ja nie popełniłem najmniejszego przestępstwa. I szybko się sprawa wyjaśni, więc jadę do Warszawy, spotykam się praktycznie ze wszystkimi, kto wtedy rządzi w Polsce. Każdy mówi: ależ panie prezesie, pomyłka, zaraz to wyjaśnimy, załatwimy.
bo ja oczywiście pokazuję ekspertyzy najwybitniejszych polskich autorytetów, nawet profesora Mastalskiego, który wtedy był przy premierze członkiem Rady Legislacyjnej. Bzdura całkowita. Mówi, nie można firmie Optimus postawić najmniejszego zarzutu to, co się stawia. Nic nie działa. Tylko przychodzi co chwilę jakiś miły człowiek i mówi, od pana prześladowców mam panu przekazać, że jak pan nie zapłaci, to się sprawa nigdy nie skończy. Dziękuję. I tak przychodzą sobie ludzie, jak pan nie zapłaci, to się sprawa nie skończy. Proszę państwa, ja jeżdżę po tych ministrach przez pół roku, przez rok, przez półtora roku. A tu tylko przyjeżdżają ludziki i mówią, jak pan nie zapłaci, to się sprawa nigdy nie skończy. Proszę państwa, półtora roku przy mojej marności trwało, zanim poszedłem po rozum do głowy, jak się tą sprawę załatwia. Przecież była dużo trudniejsza sytuacja w tym więzieniu. I wtedy ja dałem sobie, wiedziałem jak postąpić, a teraz po swojemu, moją ludzkimi możliwościami działam. Proszę państwa, trzeba było zamknąć się w klasztorze w Bieszczadach. Ja potrafiłem to zrobić tydzień wcześniej, moja małżonka tydzień później i powiedzieć Panu Bogu, Panie, jeżeli jest taka Twoja wola, to ja przyjmuję Twoją wolę i wyrażam zgodę bycia do końca życia przestępcą. Przyjmuję Twoją wolę i w pełni ją akceptuję. Proszę państwa, w tym dniu, kiedy moja żona potrafiła to powiedzieć Panu Bogu, bo myśmy razem przez to przechodzili, nagle zebrał się NSA w Warszawie w składzie 7 sędziów, tak zwany wyrok pewny, który muszą już respektować wszystkie sądy w Polsce. I podjęto decyzję w składzie 7 sędziów. Niejaki Kluska w najmniejszym stopniu nie naruszył prawa. Wszystkie naruszenia prawa były po stronie urzędów skarbowych. Sprawa się kończy. Proszę państwa, po co to mówię? Działamy wszyscy w takich warunkach, jakich działamy. Warunki do prowadzenia biznesu są takie, jakie są i z każdym rokiem nie są łatwiejsze, bo tych najprzeróżniejszych regulacji, które daje władztwo państwu, mogą praktycznie robić z przedsiębiorcom to, co chcą, jeżeli sobie akurat taki cel wybiorą. Ale proszę państwa, chcę powiedzieć, że w tym wszystkim mamy opiekę innej klasy. Można przez to wszystko iść i być szczęśliwy, mając takiego opiekuna, być świadomy tak ogromnej miłości. I proszę państwa, przez te już kilkanaście lat mógłbym do rana tu opowiadać, bo teraz ja już szybciej wiem, jak trzeba takie sprawy załatwiać. Ja tak jak wy wszyscy, co miesiąc, co półtora mam kolejną bardzo trudną sytuację. Poprowadzę szereg aktywności biznesowych. To nie jest tak, że ja tylko sery z owcami robię. Ja nie potrafiłbym wytrzymać tylko przy owcach. Więc prowadzę kilka przedsiębiorstw i napotykam się jak każdy z was z całą maszą różnych sytuacji. Tylko ja dzisiaj już coraz szybciej wiem, jak podejść do rozwiązania nawet najtrudniejszego problemu, a przez to, że wiem jak i to naprawdę działa, pomimo tych wszystkich sytuacji jestem człowiekiem szczęśliwym, nawet bardzo szczęśliwym i wam tego wszystkiego życzę. Dziękuję. Dziękuję.